Trochę mieliśmy zdjęć pamiątkowych dla klubu Morsy Dębica, ale przejdźmy teraz na ring, gdzie tu również po reakcji kibiców widocznie dzieją się ciekawe rzeczy. Przypomnę, Rafał Demczak w czerwonym stroju i Ryszard Skowron, legenda Wrocław, strój niebieski, strój czarny, przepraszam. No teraz Ryszard Skowron zdecydowanie zaatakował. Pogubił się trochę Rafał Demczak w swojej obronie. No, po początkowej dominacji Demczaka Ryszard Skowron przejął inicjatywę, zepchnął do defensywy swojego rywala i tutaj nie robi mu aż tak wielkiej szkody, ale niemniej jednak bardzo systematycznie i zdecydowanie podąża za swoim przeciwnikiem, zadając mu w większości cios lewy prosty. Ach, teraz bardzo silny prawy prosty Skowron zadał, aż się ugięły nogi pod Demczakiem. No tutaj powiem szczerze, troszeczkę zaskoczony jestem. Demczak chyba kondycji miał na pół rundy. Widać duże zmęczenie w jego postawie w drugiej części pierwszej rundy. A Skowron sobie tutaj coraz śmielej poczyna i wydaje mi się, że tą rundę Skowron wygrał. Przypomnę, Ryszard Skowron, klub Legenda Jarosław. To już ostatni pojedynek 6. międzynarodowego turnieju imieniem Stanisława Kiliana w Rzeszowie. 3 dni, rzeszowska hala przy ulicy Pułaskiego 13A. Tętniła życiem, tętniła boksem. Myślę, że sympatycy boksu w Rzeszowie są zadowoleni i na pewno wdzięczni klubowi Wisła Rzeszów, że takie imprezy, tam poszli zdjęcie, widocznie zbyt mokro w narożniku czerwonym i Demczak leciutko ujechał na prawej nodze, ale tutaj za moment zostaną usunięte przeszkody i pojedynek na pewno potoczy się dalej. Jeszcze tutaj, ja myślę, taki troszeczkę cwaniacki wybieg Demczaka nad przedłużeniem tej przerwy. Jeszcze rękawice wycierane, jeszcze, prawda, tam parę słów trenera Zygmunta Szalachy. I Demczak ze Skowronem rozpoczęli, tak jakby powiedzieć, drugą część drugiej rundy.
No podąża Skowron na pewno za Demczakiem, ale tam naprawdę ciosów zadaje jak na lekarstwo. To można powiedzieć taki spacerowy boks w wykonaniu Skowrona w tej drugiej rundzie. Bardzo ładny lewy prosty Demczaka. Powtórka. Również Skowron się rewanżuje długim lewym prostym. Teraz dokładka prawego prostego. No i też bardzo ciekawy finał tej drugiej rundy. A nam pozostała jeszcze jedna runda trzydniowego turnieju międzynarodowego imieniem Stanisława Kiliana. Tak jak wspominałem, przez 3 dni hala w Rzeszowie tętniła życiem, tętniła boksem, tętniła naprawdę niezłymi pojedynkami. No decydujące trzecie starcie tutaj. Skowron zaczął od ataku. Niemniej jednak z defensywy Demczak również częstuje go ciosami. No teraz bardzo ciekawa akcja, takie zaszachował w prawo Demczaka, ten się troszeczkę pogubił, a Skowron w międzyczasie ulokował 2-3 dosyć mocne ciosy na głowie swojego przeciwnika. No naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak tutaj sędziowie potraktują ten defensywny styl boksów Demczaka. Chociaż ofensywny Skowrona, ale wydaje mi się mało skutecznych ciosów w tym chodzonym boksie, jak to określiłem. Na pewno wizualnie boks Demczaka nie wygląda budująco.
takie grymasy zmęczenia na twarzy, te właśnie takie chowania się. Ale tutaj ze strony Skowrona nie ma jakichś takich, prawda, finezyjnych akcji, nie ma tych ciosów celnych. Jest takie, powiedzmy, gonienie rywala bez jakiegoś efektu punktowego. Końcówka dla Skowrona na 100%. Czy cała walka? Zaraz się przekonamy. A na podium dekoracja zawodników wagi 81 kg. Andrzej Zatusewski, Mołdawia, i Rastislav Kolipko, Ukraina. To czempioni w kategorii wagowej 81 kg. Również reprezentant klubu. Klub Boxing Willingen z Wirtembergi jest na podium. I wracamy oczywiście na ring, gdzie za moment zostanie oznajmiona decyzja sędziów punktowych w kategorii wagowej 91 kg. Dwa do jednego, Ryszard Skowron. No na pewno bardzo wyrównany pojedynek, szanowni państwo. A myślę, że tutaj Demczak troszeczkę przespał i również fizycznie do tego pojedynku w moim odczuciu nie był przygotowany należycie. I tutaj od razu